Mirosław Pluta, dwukrotny burmistrz Baranowa Sandomierskiego, były starosta powiatu tarnobrzeskiego, obecnie poseł na Sejm szóstej kadencji. Polityk, który na własnej skórze odczuł skutki powodzi. Autor szeregu inicjatyw mających na celu zabezpieczenie regionu przed kataklizmem. O tym, jak wyglądała jego walka z wielką wodą, dowiemy się w dzisiejszym programie. W zeszłym roku o tej porze mieliśmy bardzo duże zagrożenie powodziowe i to zagrożenie powodziowe spowodowało to, że wiele osób, wielu ludzi sprawdziło się w tym momencie. Myślę, że również ja zdałem egzamin z tego zadania trudnego, ale nie zrobiłbym tego, jeżeli nie miałbym tego wsparcia zarówno duchowego, jak i w postaci fizycznej osób obecnych przy mnie, doradzających, żeby się nie udało zrobić. Ale mówię o tym tylko dlatego, że to zagrożenie powodziowe i te podtopienia uzmysłowiły nam, które miejsca są naprawdę bardzo ważne i istotne ze względu na bezpieczeństwo powodziowe dla naszych mieszkańców. I przygotowaliśmy właśnie z moją załogą tutaj wnioski unijne, które mają temu zabezpieczyć. Są to dwa wnioski unijne na dwie przepompownie, jedna o bardzo dużej wydajności, druga o mniejszej, włącznie z melioracjami szczegółowymi, które pomogłyby zabezpieczyć te podtopienia, które wystąpiły. Także te wnioski uzyskały bardzo dobre wyniki, bo jeden z wniosków był na drugim miejscu na Podkarpaciu, a drugi wniosek z tą mniejszą przepompownią na ósmym miejscu na Podkarpaciu. One są zakwalifikowane i to jest rząd około 5 milionów złotych, te dwa wnioski, które przyjdą do gminy, które będą zabezpieczały. Kolejnym wnioskiem, który nie złożyliśmy do Unii Europejskiej, ale wspólnie z marszałkiem województwa, to jest taki kanał ulgi, tak to się nazywa fachowo, a to jest taki kanał, który będzie odprowadzał od kolejnej zlewni, gdzie non-stop, nawet przy tych ulewach, które mieliśmy ostatnio, problemy się pojawiają. Projekt jest już skończony i myślę, że burmistrz w tym roku również ten kanał wykona. Przy ubiegłorocznej powodzi, kiedy jego telefony, nierzadko wybiegające i uprzedzające telefony odpowiednich służb i straży, między innymi przyczyniły się do tego, że mogliśmy skuteczniej bronić gminy Baranów Sandomierski przed zalaniem. Zagadnieniu powodzi poświęcony był pierwszy w Polsce sejmik powiatowy zwołany przez starostę Mirosława Plutę. W sejmiku uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie oraz radni z czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego, a także marszałek i wojewoda. Zebrani dyskutowali o tym, jak zapobiegać powodzi, jak z nią walczyć i jak usuwać jej skutki. To było jedno chyba z najbardziej ciekawych pomysłów pana posła. Żyjemy tutaj w takim regionie, który jest narażony na powodzie. To był jeden z tematów właśnie tego sejmiku, gdzie poprosiliśmy pana marszałka, była wtedy pani wojewodzina, by właśnie skoordynować te działania. Podjęliśmy wiele decyzji, które już w tej chwili widzę przynoszą efekty. Odpowiednie organy zostały zainteresowane naszym tutaj stanem tych wałów i już mamy informację, że coś się dzieje pozytywnego. Powódź odebrała tysiącom ludzi cały ich majątek. Wielu pozbawiła życia. Działania Mirosława Pluty były nakierowane na zapobieganie i walkę ze śmiertelnym żywiołem. Dlatego też, będąc starostą, powołał do życia powiatowe pogotowie przeciwpowodziowe, które w sytuacji kryzysowej mają pomagać mieszkańcom, ratując ich życie i mienie. Przeznaczyliśmy dla ochotniczych straży pożarnych sporą kwotę pieniędzy, bo na każdą gminę jest to po 100 tysięcy złotych. I takie pogotowia powodziowe przygotowujemy. Te pogotowia będą wyposażone w łódź, będą wyposażone w pompę i wiele innych rzeczy, które stopniowo będziemy dokładali. Również zrobiliśmy taką rzecz, myślę, że bardzo sensowną, bo zrobiliśmy powiadamianie o stanach zagrożenia, o stanach, o nadchodzącej złej pogodzie poprzez SMS-y do wszystkich ludzi, którzy wyrazili oczywiście wolę, ale do wszystkich radnych, sołtysów, radnych powiatowych, radnych gminnych, taką informację otrzymują. To jest poprzez nasze Biuro Zarządzania Kryzysowego. Informacja taka dociera i jesteśmy dużo wcześniej przygotowani na to, że będzie nawałnica, na to, że będzie zagrożenie powodziowe. Prosta rzecz, ale naprawdę nie wiem, czy do tej pory ktoś to zrobił. My to zrobiliśmy już w powiecie. Ubiegłoroczna powódź skłoniła władze regionu do podjęcia zdecydowanych działań. Z inicjatywy starosty Mirosława Pluty powołano stały komitet monitorujący stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Wzięli w nim udział samorządowcy z powiatów tarnobrzeskiego, sandomierskiego, stalowowolskiego i mieleckiego.
Zgodnie z przyjętymi założeniami komitet ma być ciałem nieformalnym o charakterze opiniodawczo-doradczym, złożonym z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów miejscowości i regionów położonych w dolinach Wisły i Sanu. Zebrani podkreślali, że chcą mieć jak największą ilość informacji od wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wałach, w międzywalu, na rzekach oraz za działania związane z ochroną przeciwpowodziową. Komitet będzie zbierał się 2 razy w roku. Na koniec spotkania uczestnicy wystosowali apel do premiera i marszałka oraz wojewody podkarpackiego, by nie zapominali o konieczności prowadzenia działań wykluczających powtórkę ostatnich powodzi. Swoją walkę z zagrożeniem powodziowym Mirosław Pluta kontynuował również jako poseł. To właśnie dzięki jego zaangażowaniu i uporowi powstał Parlamentarny Zespół do Spraw Powodzi. Udało mi się też powołać zespół parlamentarny do spraw powodziowych, żeby w przyszłej kadencji, bez względu na to, czy to będę ja, czy ktoś inny, żeby taki zespół powstał, bo te sprawy powodziowe, czyli zabezpieczenia przeciwpowodziowego, jak i również akcji samej powodziowej i usuwania skutków powodzi są bardzo ważne i sprawy te dotyczą szczególnie naszego regionu, powiatu tarnobrzeskiego, całego Podkarpacia i to są rzeczy takie, na których mi bardzo zależy i którymi chciałbym się zająć również w przyszłości. Szanowni Państwo, od początku mojej politycznej drogi przyświecała mi dewiza, że najważniejszy jest człowiek. Każde moje działanie, zarówno jako burmistrza, starosty, a ostatnio posła na Sejm, było podporządkowane tej myśli. Dziękując za okazane dotychczas zaufanie, pragnę zapewnić Was, że w dalszym ciągu będę sumiennie realizował powierzoną mi przez Państwa misję. Dlatego proszę o Wasze wsparcie w październikowych wyborach parlamentarnych. Kandydat do Sejmu RP, numer 5 na liście Platformy Obywatelskiej. Wspólnie możemy więcej.